Mam córki, mam wnuczki, sąsiadki i myślę, że ich zdrowie i życie jest najważniejsze. I dlatego tu jestem, żeby ze wszystkimi kobietami się solidaryzować. Jeżdżę na marsze, ale związane z inną sytuacją, bo ukradli nam demokrację w Polsce. I niestety to jest w tej chwili żałoba również demokracji w Polsce. Na pewno wszystko należy załatwiać pokojowo, rozmawiać i musi rząd zauważyć nas, że mamy inne zdanie, że nam do życia co innego jest potrzebne, a nie to, co rząd nam narzuca na siłę. Tak się nie dzieje w państwie demokratycznym. Tak nie może być w państwie demokratycznym. Akurat jestem w ciąży i różne momenty przechodziłam w czasie tej ciąży. Różne lęki miałam i mam za sobą. Na szczęście jakby nie musiałam podejmować decyzji, nie byłam przed dylematem, ale wiedziałam, jestem w takim wieku, że mogło być różnie. No i chciałabym mieć ten wybór. Ja nie mówię, że muszę podjąć taką decyzję, ale chcę mieć wybór i żyć w kraju, w którym mogę wybierać i decydować o sobie po prostu. Jak ja mam żyć? Nie chcę, żeby ktoś mi mówił, że ja mam żyć. Nie chcę, żeby moja córka, bo wiem, że będzie córka, jak zostanie zgwałcona, musiała też urodzić dziecko i przez 9 miesięcy się zmagać z tym, że nosi dziecko gwałciciela, jak będzie chciała, żeby mogła usunąć. Ja jestem tutaj dla czegoś innego, żeby pokazać, że się nie zgadzam. A czy to decyzja rządu będzie wpłynie na decyzję z rządu? Szczerze mówiąc, patrząc na to, jak pracuje ten rząd, nie sądzę, żeby brał pod uwagę to, co myślą kobiety. Ale mam nadzieję, że to wpłynie dalej, że jak się kobiety zjednoczą, jest dużo panów, co jest bardzo budujące, no to, że to wpłynie na to, że jakoś się zjednoczymy i może następny projekt powstanie, może partie opozycyjne zdecydują się na to, żeby jakoś podjąć działania. Na to bardziej liczę. Trzeba pomóc tym kobietom, bo tu nie chodzi. Ja nie jestem za aborcją. Ja jestem tylko za tym, żeby kobiety mogły decydować o sobie, a nie narzucając jakieś tam ustawy, chce się kierować życiem kobiet. To nie, mojej zgody nie ma. Myślę, że tak, że ten głos, nawet tak nieliczny jak w Łomży, może odbić się echem, bo patrząc na relacje telewizyjne, w każdym mieście taki protest jest organizowany i widać, że kobiety no, są zdesperowane, żeby mogły decydować o swoim. No to się wiąże z przyszłością, tak? Naszą, więc raczej się tym interesujemy. No może na razie konkretnie nas to nie dotyczy, no ale w przyszłości no na pewno, więc warto o to zadbać, tak? Więc no nie wiem, to jest mój powód. Czy taka forma protestu jest w stanie przynieść jakiś rezultat, jakieś pozytywne rozwiązania? Znaczy, no jakbym uważała, że to totalnie nic nie przyniesie, raczej bym tu nie przyszła, a no myślę, że warto zawsze coś robić, tak, w tym kierunku. Więc no nie wiem, lepiej próbować, tak? Przyniesie czy nie przyniesie, ale trzeba być wiernym. No. Po prostu zawsze jakieś działania są potrzebne. Ustawa, która trafiła do dalszych prac w Sejmie, jest projektem, który łamie prawa kobiet do życia, do wolności. Dlatego jesteśmy tutaj, żeby wyrazić sprzeciw wobec tej barbarzyńskiej, antyludzkiej ustawy. Z tego, co widzę, jest bardzo duże zaangażowanie w całej Polsce. Śledzę wydarzenia, które w Warszawie, w całym kraju i mam nadzieję, że to pokaże rządzącym, że nie mogą robić wszystkiego i nie mogą łamać tych podstawowych praw. I mam nadzieję, jest naprawdę duże zaangażowanie i mam nadzieję, że to przyniesie skutek oczekiwany. Uważam, że próby, które że tak powiem, są prowadzone, czyli zaostrzenie prawa odnośnie aborcji, kłóci się z moją ideologią. Tak? Uważam, że to jest niepoważne, aby ludziom, tak, Polakom, nakazywać, jak mają żyć, w co mają wierzyć, ponieważ państwo ani rząd nie są od tego. Tak? Państwo i rząd są od tego, żeby nam sprawiać odpowiednie warunki do życia. Tak? I na tym się powinny się na tym skupić, a nie na tym, aby mówić nam, w co mamy wierzyć, jak mamy żyć. Uważam, że zaostrzenie tej ustawy zwiększy jedynie w Polsce, że tak powiem, przemoc, zwiększy te negatywne skutki. Tak? Proszę spojrzeć, ile ludzi i ile dzieci się rodzi niechcianych, później z takiego dziecka, które jest niekochane, które jest niechciane, popełnia w przyszłości przestępstwa i tym podobne rzeczy. Tak? Uważam, że kobiety powinny mieć wolny wybór. To jest ich decyzja, jak i decyzja powiedzmy kobiety i męża w tym wypadku. Tak? Dlatego tutaj właśnie transparent
dlatego, żeby się sprzeciwić obecnym próbom. Tak? Jakby nie było, ale ustawa liberalizująca została wycofana, przeszła ustawa, która zaostrza to prawo. No, myślę, że tak nie powinno być, żeby państwo nam mówiło, jak my mamy żyć i w co mamy wierzyć. W końcu jesteśmy niby w wolnym, demokratycznym kraju. Tak? Chcielibyśmy decydować za siebie. Dlatego popieram kobiety i jak najbardziej dzisiaj to przyszedłem zamanifestować.